Witam serdecznie wszystkich na World Space Week 2020. Ja może na szybciutko powiem, że każdy z nas umie wskazać na niebie choć jeden gwiazdozbiór. Od wieków ludzie grupowali gwiazdy, umieszczając właśnie mity na nieboskłonie. Ale czy wiedzieliście, że dopiero w 1930 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna podzieliła niebo na 88 konstelacji? O znajdowaniu gwiazd, obiektów i konstelacji podczas swoich warsztatów opowie Wam Sławomir Miernicki, nauczyciel fizyki z wykształcenia i astronom z zamiłowania. Proszę bardzo, oddaję Tobie głos, Sławeczku. Miłego. Dzień dobry. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, że dobrze mnie widać, że ta transmisja będzie dobrą nauką dla Państwa. Tak jak tutaj zostałem zapowiedziany, jestem nauczycielem w pierwszym LM-ie Bolesława Prusa w Siedlcach i tematem dzisiejszego spotkania będą drogowskazy nieba północnego, czyli nasz cel warsztatu będzie polegał na tym, żeby Państwo mogli nauczyć się po prostu mapy nieba. Tej mapy nieba, którą być może część z Was już ma gdzieś zainstalowaną jako aplikację w telefonie, być może niektórzy z Was mają już program, na przykład Stellarium, czy jakieś inne programy zainstalowane też czy w telefonach, czy w komputerze. Także, ale dzisiaj ważnymi będą mapy nieba. I ja wcześniej, jakby pisząc to zaproszenie na nasze dzisiejsze spotkanie, to linkowałem takie mapy nieba i mam nadzieję, że Państwo takie mapy nieba mają, ja tutaj pokażę. Warto dlatego mieć taką mapę nieba przed sobą wydrukowaną, to jest bardzo ważne, żeby mieć ją fizycznie w rękach i proszę sobie przygotować w miarę swoich możliwości taką mapę nieba oraz, co ważne, warto mieć jakieś kolorowe tutaj, jakieś kolorowe pisaki, tak, żeby po prostu można było sobie zaznaczyć, po prostu narysować różne linie i po prostu znaleźć te gwiazdozbiory. Więc to, czego potrzebujemy. Po pierwsze, mapa nieba. I taką mapę nieba możemy właśnie albo znaleźć w tym źródle, które ja podałem, albo po prostu w różnych innych źródłach internetowych. I mam nadzieję, że to właśnie już sobie Państwo znaleźli. Możemy też takie mapy nieba po prostu na zwyczajnym świecie kupić w sklepie, takim czy innym. Ja mam też tutaj jakąś taką moją mapę nieba. Ona jest taka niebieska i jest obrotowa taka przestrzeń, która nam dzięki której możemy obserwować niebo, to, które moglibyśmy widzieć o danej porze roku, o danej porze nocy. Także możemy tutaj ustawić datę, godzinę obserwacji i wtedy z takiej mapy nieba też możemy skorzystać. A zatem, przechodząc do jakby tematu głównego, po pierwsze, tak jak tutaj zostało powiedziane na wstępie, Międzynarodowa Unia Astronomiczna podzieliła niebo na 88 gwiazdozbiorów i tak naprawdę stało się dopiero, albo aż, w roku 1930. Przed tą datą tak naprawdę gwiazdozbiory były nazywane w zasadzie według własnego uznania, według jakiejś lokalnej kultury, która panowała na danym terenie. I skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby to wyodrębnić? No po pierwsze, ten globus, który tutaj widzą Państwo na prezentacji, to jest taki globus, który odzwierciedla mapę nieba, ale kiedy na niego popatrzymy, to ta mapa nieba jest tak jakby widziana z poza sfery, tak? Czyli musimy sobie wyobrazić, że Ziemia będzie, czy też my jako obserwatorzy na Ziemi, będziemy dokładnie w środku tego globusa, który jest na tym slajdzie. Pójdziemy dalej. Właśnie o tym mówiłem, globusie, czyli my tak naprawdę jako obserwatorzy nieba jesteśmy w środku tego globusa, wewnątrz, więc ten globus jest taki jakby widziany od zewnętrznej strony naszej sfery. To jest taka wizualizacja w trzech wymiarach. Natomiast tą wizualizacją, którą ja przygotowałem dla Państwa, ona jest dwuwymiarowa, czyli po prostu na kartce wydrukowana jest mapa nieba. Akurat to jest mapa nieba
obserwowanego z północnej półkuli. I poza gwiazdozbiorami, których jest 88, wyróżniamy również tak zwane asteryzmy. I to są po prostu czasami części danych gwiazdozbiorów, czasami jakieś układy gwiazd, które po prostu mają swoją nazwę, ale no, z przyczyn takich historycznych, tak, po prostu nie zostały uwzględnione jako gwiazdozbiory, ale po prostu przyjęło się pewne obiekty na niebie nazywać, określać ich nazwy, i to są właśnie te asteryzmy. Jeden z nich jest załączony na tym slajdzie, który teraz prezentuję, i chciałbym, żeby to był właśnie nasz punkt startu. Ten asterysk, który znajduje się tutaj na dole, to jest nic innego jak Wielki Wóz. Być może jest on Państwu znany. I Wielki Wóz jest asteryzmem. I teraz to, co bardzo ważne będzie, to poproszę Państwa o znalezienie Wielkiego Wozu na naszej mapie nieba. Także tutaj, na tej naszej mapie nieba, którą mam nadzieję wszyscy Państwo mają, to poproszę o znalezienie Wielkiego Wozu. Ja już znalazłem. Oczywiście to kwestia też tego, którą mapę nieba Państwo wydrukowali, czy w języku polskim, czy w języku angielskim. Także tam będzie podpisane jako Wielka Niedźwiedzica, ponieważ Wielki Wóz jest asteryzmem, ale należy do gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy. O tym za chwilkę jeszcze powiem. I co tworzy asteryzm Wielki Wóz? I to jest taki pierwszy nasz asteryzm. Ja go znalazłem tutaj. Tak jest podpisany. Mam nadzieję, że go widać. Tworzy go 7 takich jasnych gwiazd. No, przypomina taki wózek, można powiedzieć, który też jest załączony, którego załączone jest zdjęcie na tym slajdzie. Niektórzy też nazywają to po prostu łyżką albo chochlą. Także nazwa tych 7 gwiazd tak naprawdę jest różna w różnych częściach świata. My zwykliśmy to nazywać jako Wielki Wóz, także to jest bardzo ważne, więc to będzie nasz punkt startu, także bardzo ważne, żebyście odnaleźli Wielki Wóz na naszej mapie nieba. Takich 7 bardzo jasnych gwiazd ułożonych w taki kształt. I to będzie nasz punkt startu. Ok, mam nadzieję, że większość z Was już odnalazła Wielki Wóz. Tak jak powiedziałem, Wielki Wóz jest częścią gwiazdozbioru, bo Wielki Wóz to asteryzm, natomiast gwiazdozbiór, do którego należy, to Wielka Niedźwiedzica. I tutaj widzimy na slajdzie, jak wielki tak naprawdę jest to gwiazdozbiór, jakie ma rozmiary takie kątowe na niebie, jak daleko sięga. Wielka Niedźwiedzica, ano dlatego, że gdybyśmy sobie wyobrazili niedźwiedzia, to moglibyśmy tutaj zdjęcie niedźwiedzia na te gwiazdy po prostu sobie przykleić. Wiem, że na poprzedniej prezentacji poprzedni prelegent mówił o różnych historiach gwiazdozbiorów i wiem, że też wspominał o Wielkiej Niedźwiedzicy. Pokazywał zdjęcie na przykład z programu Stellarium, które tutaj jest ładnie założone. No, ja tylko dzisiaj się skupiam na samej mapie nieba, więc tak wygląda ten gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy. I ten nasz asteryzm, który znaleźliśmy, czyli Wielki Wóz, będzie takim drogowskazem do innych gwiazd. Po pierwsze, łatwo go znaleźć na niebie, tworzą go jasne gwiazdy i zaczniemy od tak zwanej drugiej osi. I ta druga oś to są takie dwie gwiazdki, które tutaj zostały zaznaczone, oraz taka żółta linia. Także proszę wszystkich z Was o to, abyście właśnie znaleźli te dwie gwiazdki, które należą do Wielkiego Wozu, i połączyli je linią oraz tą linię przedłużyli tak, no, tak jakby do góry, można powiedzieć. I kiedy dokonamy przedłużenia jakby tego odcinka łączącego dwie gwiazdy w drugiej osi Wielkiego Wozu, to znajdziemy tak zwaną gwiazdę polarną, czyli Polaris. Mam nadzieję, także to będzie pierwsza linia, którą trzeba sobie będzie narysować. Jeśli chodzi o kolory, to Wam zostawiam kodowanie w kolorach. Niektórzy mogą użyć koloru czerwonego, niektórzy zielonego, niektórzy pomarańczowego, niebieskiego, także Wam zostawiam to, w jaki sposób będziecie
kodować te różne drogi. To będzie bardzo ważne, dlatego później, kiedy wyjdziecie na prawdziwe niebo, to łatwiej będzie po prostu znaleźć te gwiazdy na niebie. OK, czyli taki mamy pierwszy drogowskaz, czyli przedłużenie odcinka z drugiej osi Wielkiego Wozu około 5 razy do góry pokazuje nam gwiazdę polarną. I gwiazda polarna jest, no, nazywa się polarna, dlatego że jest bardzo blisko, obecnie przynajmniej, bardzo blisko północnego bieguna nieba. Oczywiście nie zawsze tak będzie, ale przynajmniej w czasie naszego życia tak będzie. Ta gwiazda polarna jest z kolei tutaj na końcu innego asteryzmu, który się nazywa Mały Wóz. I też od razu bardzo łatwo będzie można znaleźć Mały Wóz na naszej mapie nieba. Bardzo, bardzo przypomina Wielki Wóz, tylko troszkę jest tutaj ten dyszel wygięty w drugą stronę. I ten Mały Wóz, no jeśli chodzi o obserwacje na niebie, to Mały Wóz, to gwiazdy, które należą do tego asteryzmu, są po prostu takie, no, dość małej jasności, więc no, trzeba było troszkę wyjechać poza miasto, tam gdzie nie ma zanieczyszczenia światła, żeby można było dość dobrze gwiazdy należące do Małego Wozu zobaczyć. No i tak jak powiedziałem, Mały Wóz jest asteryzmem, który należy do gwiazdozbioru Małej Niedźwiedzicy. Tak on się prezentuje, jeśli chodzi o mapę nieba. Widzimy tutaj gwiazdę Polaris, czyli gwiazdę polarną. Właśnie jest bardzo, bardzo blisko tego miejsca, gdzie się te wszystkie linie wydają nam jakby przecinać i czy też łączyć w jednym punkcie. To jest właśnie północny biegun nieba. I mamy tutaj taką jeszcze jedną jaśniejszą gwiazdę, nazywa się Kochab, która należy do Małej Niedźwiedzicy. Tak ten gwiazdozbiór wygląda. Dlaczego jest ważne w ogóle to, żeby umieć znaleźć gwiazdę polarną? Ano dlatego, że popatrzcie na ten slajd, ponieważ na naszych szerokościach geograficznych Wielki Wóz jako asteryzm jest obiektem okołobiegunowym, w związku z tym o każdej porze roku ta druga oś będzie pokazywała gwiazdę polarną. I kiedy już uda nam się tą gwiazdę polarną znaleźć na niebie i jakby pociągniemy taką linię od tej gwiazdy polarnej na dół do horyzontu, to wyznaczymy północny kierunek świata. To będzie bardzo ważne, żeby po prostu orientować się w terenie, czyli na co, kiedy mamy bezchmurne niebo. Jeżeli potrafimy ten pierwszy drogowskaz odnaleźć od Wielkiego Wozu do gwiazdy polarnej, to później od gwiazdy polarnej możemy znaleźć północny biegun świata, czyli mniej więcej, tak jak tutaj na tym slajdzie, tak to wygląda, po prostu rzutujemy położenie gwiazdy polarnej na horyzont i tam zrzutujemy na horyzont, to tam będzie północny kierunek świata. OK, to teraz przechodzimy do kolejnych drogowskazów. Poza Wielką Niedźwiedzicą i poza Małą Niedźwiedzicą możemy jeszcze poznać inne gwiazdozbiory okołobiegunowe, widoczne z Polski. Między innymi gwiazdozbiór Kasiopei. I tutaj jego drogowskaz jest taki jak na tym slajdzie. Postarajcie się znaleźć takie jakby załamanie w dyszlu Wielkiego Wozu. I kiedy znajdziemy takie załamanie w dyszlu Wielkiego Wozu i narysujemy linię, czyli znowu proszę was o to, żebyście wzięli jakiś kolorowy pisak, narysowali linię i to, jeśli tą linię poprowadzimy poprzez gwiazdę polarną, to na pewno po drugiej stronie, dokładnie naprzeciwko, odnajdziemy gwiazdozbiór Kasiopei. Więc tak będziemy mogli sobie ten gwiazdozbiór Kasiopei po prostu wyznaczać na naszym niebie. Czyli od takiego zagięcia. W tym zagięciu jest taki układ podwójnych gwiazd, nazywa się Mizar i Alcor. Także kiedy się spotkamy na obserwacjach astronomicznych, to wtedy wszystkim dokładnie go pokażę, ale na razie dzisiaj pracujemy z mapą nieba. Także prowadzimy linię od tego załamania w dyszlu Wielkiego Wozu poprzez gwiazdę polarną i naprzeciwko znajdujemy gwiazdozbiór Kasiopei, którego kształt przypomina literę W albo literę M, to zależy
To zależy, jak patrzymy i o której porze roku. Także tak to mniej więcej wygląda. I obok gwiazdozbioru Kasiopei, czyli kiedy sobie przyjdziemy tak jakby patrząc w ten sposób, czyli jako literkę W, to znajdziemy gwiazdozbiór Cefeusza, ale to też gwiazdozbiór możemy znaleźć zupełnie w inny sposób. Na przykład przedłużając tą drugą oś Wielkiego Wozu, która była używana wcześniej, również poprzez gwiazdę polarną, to znajdziemy taką gwiazdę, która się nazywa Alerai. To jest gwiazda, która jest w szczycie takiego domku, można powiedzieć, narysowanego przez dzieci. I tam właśnie będzie gwiazdozbiór Cefeusza, czyli drogowskaz, czyli określenie położenia gwiazdozbioru następuje właśnie w taki sposób. Także proszę Was teraz o to, żebyście narysowali linię łączącą drugą oś Wielkiego Wozu z gwiazdą polarną i dalej to przedłużenie powinno pokazać nam gwiazdę Alerai. Oczywiście pamiętajcie, że ta nasza mapa to jest tylko odwzorowanie na płaszczyźnie mapy nieba, a my robiąc obserwację mamy wrażenie sfery, czyli ta linia po prostu będzie łukiem na naszym niebie. Okej, tak wygląda gwiazdozbiór Cefeusza. Jako taki po prostu domek widoczny na naszym niebie. I na prawo, tak jakby patrząc się na ten domek, w prawą stronę, gdzieś między gwiazdozbiorami Wielkiej Niedźwiedzicy i Małej Niedźwiedzicy znajdziemy gwiazdozbiór Smoka. Taki bardzo długi, rozciągający się gwiazdozbiór z takimi wieloma zagięciami. To jest nasz gwiazdozbiór Smoka. Co ciekawe, odwzorowanie tego gwiazdozbioru znajduje się również na Ziemi w Kambodży. Wiem, że w zespole świątyń Angkor Wat to gdzieś tam czytałem, że właśnie tam to odwzorowanie gwiazdozbioru Smoka na Ziemi się znajduje. Taki tutaj gwiazdozbiór możemy też znaleźć. Okej. To mając już te gwiazdozbiory, to poznajmy kolejne gwiazdozbiory. Tym razem znowu postawmy sobie naszą mapę nieba tak, żebyśmy mogli widzieć gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy, czy też po prostu Wielki Wóz. I jeżeli przez ten dyszel, który tworzy Wielki Wóz, narysujemy sobie łuk, to ten łuk poprowadzi nas do takiej jasnej gwiazdy, która się nazywa Arctur. Tutaj jest podpisana jako Arcturus. W gwiazdozbiorze Wolarza. Tutaj też pokazuję akurat angielską nazwę gwiazdozbioru Wolarza. Ten gwiazdozbiór bardzo przypomina latawiec. Kiedyś dzieciom powiedziałem, że to deltoid i musiałem się później mocno tłumaczyć, co to jest deltoid, ale po prostu jest to latawiec. Tak przyjmijmy i to jest gwiazdozbiór Wolarza. Czyli ta najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Wolarza to jest Arctur, czyli ta jakby na dole naszego latawca, można powiedzieć. Taki ma kształt mniej więcej ten gwiazdozbiór. A po co w ogóle nam to wiedzieć? Ktoś byś mógł zadać pytanie, ale po co nam w ogóle wiedza o tym, gdzie są jakie gwiazdozbiory, gdzie są jakie gwiazdy? Ano dlatego, że kiedy znamy już jakieś gwiazdozbiory, to możemy czasami blisko, czy w danym gwiazdozbiorze, obserwować obiekty niegwiazdowe, obiekty mgławicowe, albo po prostu inne asteryzmy. Tutaj na przykład blisko gwiazdy Arctur, w zasadzie na małych powiększeniach w jednym polu widzenia z Arcturem, możemy zobaczyć taki asteryzm, który się nazywa kapelusz Napoleona. Tak jak widzimy to na tym slajdzie. To zdjęcie akurat zostało wykonane przez pana Janusza Wilanda, także tutaj serdecznie go pozdrawiam i również zapraszam państwa do jego strony astrojawil.pl, gdzie pan Janusz Wiland umieścił swoje programy również do obserwacji nieba, również z mapami nieba, między innymi programy takie jak Astrojawil czy Nocny Obserwator. Także zachęcam do zajrzenia na tą stronę i
Też tam bardzo wiele jest zdjęć asteryzmów, między innymi właśnie taki asteryzm, czyli taki układ gwiazd, który się układa w taki kapelusz Napoleona. Ok, jeżeli ten nasz łuk, który przed chwilą narysowaliśmy, mam nadzieję, że to się Wam udało, przedłużymy jeszcze tak dalej po prostu, czyli od wielkiego wozu narysujemy łuk do Arktura i przedłużymy go dalej do takiej jasnej gwiazdy, która tutaj się nazywa jako Spica, tak jest podpisana, ale polska nazwa to jest Kłos. Jest to najjaśniejsza gwiazda w zbiorze Panny. To właśnie w ten sposób, poprzez tą najjaśniejszą gwiazdą w zbiorze Panny, określimy sobie położenie tego gwiazdozbioru. Także narysujcie łuk dalej od Arktura w dół i tam na pewno na dole będzie taka jasna gwiazda i to będzie właśnie gwiazda o nazwie Kłos. I kiedy znajdziemy już tą gwiazdę, to w okolicy będą gwiazdy, które będą należały do gwiazdozbioru Panny. I tutaj wartym jakby zauważenia jest to, że w gwiazdozbiorze Panny jest ta duża gromada różnych obiektów, różnych galaktyk, nazywa się to Wielka Gromada Galaktyk, ale również też możemy taką ciekawą galaktykę tutaj zaobserwować, która jest na granicy gwiazdozbioru Panny. Przy granicy gwiazdozbioru Panny jest to M104 z katalogu Messiera o numerze 104, jest to galaktyka Sombrero. Jej zdjęcie jest tutaj przedstawione obok. Dość takie rozmyte, no bo takie były po prostu warunki obserwacji, więc taki możemy zobaczyć układ niegwiazdowy, co jest ważne. Także zwróćcie uwagę, że kiedy znajdziemy tą gwiazdę Kłos i dokładnie tak naprawdę w zasadzie teleskopem wystarczy, który rzeczywiście jest ustawiony na montażu paralaktycznym, kilka tylko pokrętł, kilka razy przekręcić jedną osią i znajdziemy w zasadzie M104 obok gwiazdy Kłos. Ok. Kolejne ciekawe gwiazdozbiory to gwiazdozbiór Lwa. I tym razem drogowskaz do gwiazdozbioru Lwa to będzie taki, kiedy połączymy sobie na przykład pierwszą oś wielkiego wozu, czyli uwaga, wracamy znowu do naszego położenia początkowego, gdzie widzimy wielki wóz i tym razem to pierwszą oś łączymy tak jakby w linię i tą linię przedłużamy tak do dołu. Kiedy przedłużymy do dołu i narysujemy to dokładnie na naszej mapie nieba, to znajdziemy gwiazdę Regulus. I to będzie najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lwa, którego obok taki kształt, taki trapez w zasadzie z taką głową czy grzywą lwa będzie widoczny. Tak prezentuje się na mapach nieba nasz gwiazdozbiór Lwa. Tutaj warte podkreślenie jest to, że ta gwiazda Regulus, ona leży dokładnie na ekliptyce. W związku z tym, ponieważ odchylenie Księżyca od ekliptyki jest maksymalnie 5 stopni, w związku z tym też możemy obserwować częste zakrycia Regulusa przez Księżyc. Obok też z drugiego końca jakby gwiazdozbioru Lwa jest taka jasna gwiazda, która się nazywa Denebola. Także ta gwiazda z brzegu, gwiazdozbioru Lwa, to jest Denebola. I te gwiazdozbiory, o których mówiłem teraz, będą tworzyć tak zwane asteryzmy, które będą się nazywać diament Panny albo trójkąt wiosenny. Będą dwa takie asteryzmy. Popatrzmy najpierw na pierwszy z nich. Pierwszy z nich jest to diament Panny, który tworzą wspomniany wcześniej Arktur, wspomniana wcześniej gwiazda Spica, czy też Kłos, wspomniana przed chwilą Denebola i taka gwiazdka, którą musimy się doszukać. Na mapie w języku polskim chyba jest podpisana, na mapie w języku angielskim jest zaznaczona po prostu jako kropka, ale bez podpisania gwiazdozbioru. Jest to Cor Caroli, czyli serce Karola w psach
Gończych. Jest taka tam gwiazdka pod Dyszlem Wielkiego Wozu dokładnie. Jest taka gwiazdka, nazywa się Tor Karoli i trzeba ją sobie teraz znaleźć i po prostu, kiedy połączymy liniami te cztery gwiazdy, to będziemy mieli taki diamencik na naszym niebie. Kolejnym asteryzmem, jeśli chodzi o... O, to miał być trójkąt wiosenny. Ach, jednak nie ostrzegłem się błędów. To jest trójkąt wiosenny. Nie wiem, czemu się letni podpisał, także przepraszam. Jest to trójkąt wiosenny. Akurat, którego tworzą gwiazdy Arktur, Quos oraz Regulus. I też czasami tutaj jest taki mniejszy trójkąt, kiedy połączymy Quos, gwiazdę Quos w Pannie, Arktur w Wolarzu oraz Denebolem. Tutaj wewnętrzny taki trójkącik jest delikatnie zaznaczony taką przerywaną linią. Natomiast ten zielony trójkącik to jest właśnie trójkąt wiosenny, więc proszę podpisać trójkąt wiosenny, a ja za chwilkę poprawię tutaj mój slajd. Także to będzie trójkąt wiosenny, czyli Arktur, Spica, czyli Quos oraz Regulus, także proszę sobie narysować taki trójkąt, to będzie trójkąt wiosenny. A trójkąt letni, no właśnie, też wiem dlaczego był błąd, bo trójkąt letni miał być za chwilę. Czyli powolutku przechodzimy z wiosny do lata i trójkąt letni tworzą inne gwiazdy, o których za chwilkę opowiem. Będą to Deneb, jako najjaśniejsza gwiazda w Gwiezdozbiorze Łabędzia, Vega, najjaśniejsza gwiazda w Gwiezdozbiorze Lutni oraz Altair, najjaśniejsza gwiazda w Gwiezdozbiorze Wolarza. I teraz poproszę was o znalezienie takiego układu, który przypomina krzyż. Jest to czasami krzyż północy, tak się czasami też mówi na gwiazdozbiór Łabędzia. Ten gwiazdozbiór Łabędzia znajdziemy mniej więcej tak pod Cefeuszem troszeczkę i pod gwiazdozbiorem Smoka. Także mam nadzieję, że dacie radę to znaleźć. Sławku, przepraszam, że ci przerwę, to mam informację od naszych uczestników, że troszeczkę za szybko w przeskakiwaniu tych między planszami i co niektórzy się gubią i nie mogą po prostu sobie poradzić. Także dobrze, no wrócimy, czy do któregoś tam trzeba wrócić ewentualnie. Jeśli są pytania, to oczywiście wyjaśnię jeszcze raz. Tak, można pisać na dole pytania, natomiast na razie być może, żebyśmy wrócili tylko do tego letniego jeszcze raz. Letniego. Ja za chwilkę nie dokładnie powiem. Chodzi o ten, tak? Trójkącik. Ja za chwilkę właśnie, to jest jakby wstęp, a za chwilkę dokładnie wam pokażę ten trójkąt letni. Najpierw opowiem o gwiazdach. Dobrze? I o gwiazdozbiorach. Tak to zaplanowałem, także w cierpliwości. Więc tak, po kolei, zanim trójkąt letni, za chwilkę on będzie. Najpierw gwiazdozbiór Łabędzia. Gwiazdozbiór Łabędzia, tak jak mówiłem, tutaj jest taką najjaśniejszą gwiazdą Deneb z jednego tutaj brzegu, a z drugiego brzegu jest taki układ bardzo ciekawy, Albireo. Kiedy tam wycelujemy teleskop, to jedna gwiazdka będzie taka jakby pomarańczowo-złota, a druga będzie niebieska, co świadczy o tym, że te gwiazdy mają na przykład różne temperatury. Więc w związku z tym są różne ich barwy, różne ich widma. Więc na początku znajdźmy po prostu gwiazdozbiór Łabędzia. Tutaj jest taka nazwa łacińska Cygnus podpisana, więc tam, gdzie jest Cygnus, to właśnie jest, to jest nasz Łabędź z najjaśniejszą gwiazdą Deneb. Także na razie sobie znajdźmy to na naszej mapie i ten widok, że tak powiem, zatrzymajmy, zabukujmy. I co ciekawego będzie można znaleźć w gwiazdozbiorze Łabędzia, to kiedy w tym układzie, kiedy tak popatrzymy na mapę nieba, żeby Deneb było, tak powiedzmy, z lewego górnego rogu, to od środka krzyża, w środku krzyża będzie taka gwiazda Sadr i kiedy pójdziemy sobie na lewy dolny róg, tam będzie taka gwiazdka Epsilon i jeszcze kiedy pójdziemy troszkę tak jakby pod ten krzyż, to tam będzie taki obiekt, tutaj u mnie na slajdzie jest podpisany jako 69-60, a
Na naszych mapach jest to po prostu jako kropka zaznaczona, bo tam jest taka gwiazdka, która się nazywa 52 Cygni, gwiazda numerze 52 w Łabędziu. I tam, gdzie jest ta gwiazda w Łabędziu, kiedy wycelujemy teleskop z odpowiednim filtrem, to zobaczymy taką piękną mgławicę. Ona kształtem przypomina na przykład, czasami się nazywa tak, veil jako welon po prostu, tak się nazywa. Czasami niektórzy ją nazywają jako miotła wiedźmy, a jeszcze niektórzy nazywają to jako palec Boży z dzieła Michała Anioła, Stworzenie Adama z fresku z Kaplicy Sekstyńskiej. Także takie ma nazwy ten obiekt. I ten obiekt jest widoczny tutaj, jakby ma numer 6960 w katalogu, czyli tutaj tak jakby pod tą gwiazdką Epsilon. Jest tam taka kropka po prostu na naszych mapach, ale to nam też pokazuje, jak możemy ten obiekt mniej więcej znaleźć na naszym niebie. Kolejny gwiazdozbiór, jeśli chodzi o niebo letnie, który chciałbym przedstawić, to jest gwiazdozbiór Lutni. I najjaśniejsza gwiazda w tym gwiazdozbiorze to jest gwiazda Vega. Także postarajcie się ten gwiazdozbiór znaleźć. Tutaj łacińska nazwa to Lyra, czy też Lira. I ten gwiazdozbiór wygląda jak taki troszkę wisiorek, można powiedzieć. Ma taki charakterystyczny równoległy obok z gwiazdek. Z najjaśniejszą gwiazdą oczywiście Vega. I między takimi dwoma gwiazdkami, tutaj jest oznaczonymi jako beta i gamma, czyli na, jakby na tym krótszym dolnym dolnej jakby boku, tego równego boku, mniej więcej po środku, znajdziemy taki również piękny obiekt niegwiazdowy. Będzie to mgławica pierścień, oznaczona jako M57, a w katalogu NGC 6720 tam właśnie znajdziemy. Także na tym dolnym jakby boku tego wisiorka, naszego tego równoległego boku, mniej więcej po środku, tak się akurat ułożyło, znajdziemy właśnie mgławicę pierścień, tak sobie można gdzieś tam podpisać, M57, to właśnie w tamtym miejscu znajdziemy. I trzeci ze wspomnianych gwiazdozbiorów to będzie gwiazdozbiór Orła z najjaśniejszą gwiazdą Altair. Będzie to, łacińska nazwa to jest Aquila. Także tam jest taka jasna gwiazdka, która się nazywa Altair. Na mapce nieba, u mnie przynajmniej na mapce nieba jest podpisana. I teraz właśnie, mówiłem o trzech gwiazdozbiorach, czyli Łabędź, Lutnia oraz Orzeł. I najjaśniejsze gwiazdy z tych trzech gwiazdozbiorów tworzą właśnie trójkąt letni. I o nim chciałem teraz opowiedzieć. Czyli teraz łączymy jakby liniami trzema trzy najjaśniejsze gwiazdy. Deneb z gwiazdozbioru Łabędzia, Altair z gwiazdozbioru Orła oraz Wegę z gwiazdozbioru Lutni. I dzięki temu tworzymy trójkąt letni. Tutaj na tym slajdzie akurat jest zdjęcie, które wykonał taki siedlecki fotograf, Mikołaj Radzikowski, którego serdecznie pozdrawiam. Podczas jednych z obserwacji takie zdjęcie drogi mlecznej udało się mu wykonać. Ja po prostu na to zdjęcie nałożyłem oznaczenia. Czyli mamy tutaj gwiazdę Deneb, Vega i Altair. I co widzimy, że to właśnie w gwiazdozbiorze Orła zaczyna się tak zwana wielka szczelina. Tak jakby ta, na tym zdjęciu widzimy, że jakby ta droga mleczna tak jakby się rozdziela na takie dwa strumienie, można powiedzieć. To właśnie w gwiazdozbiorze Orła tutaj mniej więcej się zaczyna. Także trzy takie gwiazdki, Deneb, Vega i Altair, to jest właśnie trójkąt letni. Także ten trójkąt letni, no mimo że ma nazwę letni, nawet jest widoczny jesienią, jeszcze dość dobrze. Więc możemy go cały czas obserwować.
A tak wygląda na mapie nieba, czyli Deneb, Vega i Altair. Łączymy sobie liniami, to są trzy najjaśniejsze gwiazdy. I zwracam na to uwagę, że to jest nasz też kolejny drogowskaz, bo my tak naprawdę te linie łączymy w naszej wyobraźni, czyli kiedy patrzymy na niebo, to w zasadzie z miejsca, które jest dość mocno zanieczyszczone światłem, czyli na przykład z miasta, z centrum miasta, to w zasadzie będziemy tylko te trzy gwiazdy widzieć. Więc jeśli chodzi o gwiazdy takie mniej więcej, które są gdzieś tam w zenicie latem, więc to będzie nasz trójkąt letni. Taki będzie nasz asteryzm. OK. I powolutku przechodzimy do innych gwiazdozbiorów. Kiedy znajdziemy jeszcze raz, kiedy mamy już ten nasz trójkąt letni narysowany, to tak po prawej stronie od tego trójkąta letniego, albo dokładnie po prawej stronie od gwiazdozbioru Lutni, znajdziemy taki gwiazdozbiór, który się nazywa gwiazdozbiór Herkulesa. Tworzy go taki charakterystyczny trapez, można powiedzieć, jako powiedzmy korpus naszego mitycznego Herkulesa. No i takie tutaj mamy cztery jakby odcinki gwiazd, które mogą uchodzić za ręce i nogi naszego tutaj Herkulesa. I na jednym z boków tego trapezu, czyli tego korpusu, jest taka bardzo fajna gromada kulista. W zasadzie jest to chyba jeden z pierwszych takich celi niegwiazdowych, jeśli chodzi o obserwacje. Nazywa się M13. Kiedy pod tą gwiazdą, która się nazywa Eta, akurat tu jest oznaczona jako gwiazdka Eta, to znowu zwróć uwagę, jak łatwo znaleźć, po prostu idąc gdzieś tam, kierując się na tą dolną gwiazdę, mniej więcej gdzieś tam na tym boku jednym, znajdziemy nasze M13. OK. Przechodzimy dalej do kolejnej grupy gwiazdozbiorów. Jest to taka grupa gwiazdozbiorów związana z wężownikiem. I tutaj teraz proszę Was o znalezienie gwiazdozbioru wężownika. On będzie dokładnie pod gwiazdozbiorem Herkulesa. Więc jeżeli przed chwilą udało Wam się znaleźć gwiazdozbiór Herkulesa, to dokładnie pod tym gwiazdozbiorem Herkulesa będzie gwiazdozbiór wężownika, taki dość rozległy gwiazdozbiór, z takimi jeszcze dwoma, można powiedzieć, ramionami, ale te dwa ramiona to jest jeszcze inny gwiazdozbiór, bo to będzie gwiazdozbiór węża. I nasz gwiazdozbiór wężownika, no, uchodzi za, w zasadzie nie uchodzi, jest 13. gwiazdozbiorem zodiakalnym, dlatego że, zwróćcie uwagę na to, że ta niebieska linia, czyli ekliptyka, czyli miejsce, w którym my widzimy Słońce na tle gwiazd, to część właśnie ekliptyki znajduje się w gwiazdozbiorze wężownika i tutaj Słońce znajduje się mniej więcej tak od 4-5 grudnia do 15 grudnia, mniej więcej, także przez 10 dni Słońce znajduje się w gwiazdozbiorze wężownika, to jest nasz ten gwiazdozbiór. On był utożsamiany z takim pierwszym lekarzem, Asklepiosem, dlatego nasz wężownik będzie tego węża trzymał, Esculap bodajże ten wąż się nazywał. Ten gwiazdozbiór węża będzie podzielony na dwa takie fragmenty, czyli kiedy patrzymy, tak jakby trzymając mu nieba, kiedy patrzymy na gwiazdozbiór wężownika, który jest pod gwiazdozbiorem Herkulesa, to po lewej stronie będzie głowa, po prawej stronie będzie ogon. Mam nadzieję, że dobrze podpisałem. I w tych gwiazdozbiorach znajdują się taki ciekawy obiekt oznaczany jako M16. I M16 to jest taka bardzo piękna mgławica. Te zdjęcia, które tutaj prezentują, były wykonane z teleskopu Hubble'a, także to nie są moje. Tak zwane
filary stworzenia. A mgławica, która się nazywa, to jest w ogóle mgławica orzeł. Także nie gwiazdozbiór orła, ale mgławica orzeł. I tam jeszcze znajdziemy takie piękne zdjęcia, filary stworzenia. I w tym miejscu po prostu rodzą się i tworzą się gwiazdy. Także. A na starych atlasach, nieba możemy nasz gwiazdozbiór wężownika w taki sposób zwizualizować sobie. I tutaj jeszcze na tym, akurat na tej grafice, są jeszcze dwa takie ciekawe gwiazdozbiory, o których warto wspomnieć. Jeden z nich to jest gwiazdozbiór, który no, już nie jest gwiazdozbiorem tak naprawdę, przynajmniej nie w obecnej nomenklaturze. Jest to taki gwiazdozbiór, który był wyodrębniony przez wileńskiego astronoma Michała Poczobuta. Jest to czołek Poniatowskiego jako fragment herbu rodu Poniatowskich właśnie na cześć króla Poniatowskiego. A pod spodem jest tarcza i gwiazdozbiór tarczy był nazywany z kolei tarczą Sobieskiego na cześć, ten z kolei gwiazdozbiór został wyodrębniony przez Jana Heweliusza na cześć zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Także pierwotnie się to ten gwiazdozbiór nazywał tarcza Sobieskiego, ale obecnie po prostu nazywa się gwiazdozbiorem tarczy. Także też takie mamy, można powiedzieć, polskie odniesienia na naszej mapie nieba, czyli tutaj w okolicy gwiazdozbioru wężownika takie dwa stare gwiazdozbiory, no, które już formalnie nie są tymi gwiazdozbiorami, przynajmniej nie mają tych nazw, możemy je oczywiście tutaj znaleźć. No i tym samym powolutku przechodzimy do jesieni. A na jesieni mamy takie trzy drogowskazy. O jednym już powiedziałem, ponieważ powiedziałem wcześniej o gwiazdozbiorze lwa i to, że pierwsza oś Wielkiego Wozu przedłużona do dołu pokazuje nam gwiazdę Regulus, to co widzimy po lewej stronie. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o dwóch innych drogowskazach. Drogowskazach prowadzących do takiej gwiazdy Capella, czy też po polsku Koza, znajdująca się w gwiazdozbiorze Woźnicy oraz do gwiazdozbioru bliźnią, tutaj akurat do Castora. Pod spodem jest gwiazda o nazwie Pollux, Castor i Pollux, najjaśniejsze gwiazdy w gwiazdozbiorze bliźniąt. Więc może po kolei, jeżeli przedłużymy poziomo tym razem, czyli znowu ustawiamy sobie mapę nieba tak, żebyśmy mogli widzieć Wielki Wóz, czyli nasz początkowy asteryzm, i kiedy pojedziemy taką długą, długą, naprawdę długą linię, w zasadzie przez całą mapę nieba, to powinno Wam się udać, znaleźć gwiazdozbiór Woźnicy i najjaśniejszą jego gwiazdę, czyli Capellę. Natomiast kiedy połączymy dwie gwiazdy tak po przykątnej i tak samo przedłużymy tą linię tak dokładnie do dołu, to znajdziemy gwiazdę Castor w gwiazdozbiorze bliźniąt. Także takie dwa drogowskazy teraz sobie, no teraz po prostu proszę Was o narysowanie. Ja już tutaj narysowałem troszkę wcześniej, więc później Wam pokażę moje dzieło. Mam nadzieję, że Wy się też pochwalicie swoimi dziełami, co narysowaliście na Waszych mapach nieba. Także to będzie istotne. No okej, okay, mam nadzieję, że już udało się te dwa drogowskazy narysować, czyli do Capelli oraz do Castora. I troszkę sobie możemy opowiedzieć. Gwiazdozbiór Woźnicy, tutaj w gwiazdozbiorze Woźnicy. W zasadzie sam gwiazdozbiór przypomina taki pięciokąt, można powiedzieć, ułożony z gwiazd. I wewnątrz tego pięciokąta znajdziemy sobie takie trzy, to są gromady otwarte, M37, M36, M38, takie trzy numerowane. Tam jak wycelujemy teleskop, to zobaczymy takie po prostu układy gwiazd.
Dalej mamy nasz gwiazdozbiór Bliźniąt z najjaśniejszymi gwiazdkami Castor i Pollux. Tutaj tak to sobie możemy zwizualizować, jako po prostu takie dwa ludziki trzymające się za ręce, które są na naszym niebie. I kiedy uda już nam się znaleźć te dwa gwiazdozbiory, to idąc jakby dalej na prawą stronę od gwiazdozbioru Woźnicy, czyli tutaj zobaczcie na tą mapę, mamy gwiazdozbiór Woźnicy z najcięższą gwiazdą Kapellą i po prawej stronie od Kapelli, czyli zobaczcie, jedziemy sobie drogowskazem od Wielkiego Wozu do Kapelli, czyli do gwiazdozbioru Woźnicy i jeszcze sobie idziemy kawałeczek dalej i tam kawałeczek dalej, czyli tak jakby po prawej stronie, patrząc się oczywiście na tego typu widok, na mapę, to znajdziemy gwiazdozbiór Perseusza z takimi gwiazdami jasnymi jak Mirfak i Algol. No, Perseusz to też oczywiście postać z mitologii greckiej, jak wiemy, i ta gwiazda Algol to tam jest jakby, można sobie wyobrazić głowę meduzy, gorgony, którą chciał Perseusz, która wiemy, że spojrzeniem podobno zamieniała ludzi w kamień. Co ciekawego znajdziemy w Perseuszu? Po pierwsze, w głowie Perseusza, czyli tak mniej więcej u góry, w górnych częściach tego gwiazdozbioru, znajdziemy taki układ H plus Hi. Jest to taka, są takie dwie gromadki otwartych gwiazd, które są gdzieś blisko siebie widoczne, bardzo ładnie widoczne w teleskopie, jako takie brylanciki, można powiedzieć, rozsypane na niebie, więc to znajdziemy jakby w górnym obszarze gwiazdozbioru Perseusza. Natomiast ten sam gwiazdozbiór, mi się wydaje, że on jest poza Wielką Niedźwiedzicą i Małą Niedźwiedzicą, chyba, no i Orionem oczywiście, o którym wspomnę później, to chyba jest również bardzo, bardzo znanym, dlatego że to właśnie Perseidy zdają się wylatywać gdzieś z miejsca, w której jest gwiazdozbiór Perseusza. To zdjęcie wykonałem podczas tegorocznych obserwacji w Starym Krzesku, które przeprowadzaliśmy w sierpniu i akurat złapał się nam Perseid. I akurat to miejsce, z którego wydają się wylatywać meteory, nazywamy radiantem. To jest taki pozorny jakby punkt na sferze niebieskiej. Więc kiedy przedłużymy linią, oczywiście nasz ślad meteoru, naszego Perseida, to widzimy, że ta żółta linia przecina gdzieś tam górny obszar Perseusza. A akurat tutaj był widoczny Mars. I co ciekawego, tutaj pod Perseuszem też, jeżeli sobie połączymy liniami jasną gwiazdę z gwiazdozbioru Perseusza, to dokładnie pod Perseuszem będziemy też widzieli taką gromadę gwiazdek, które się nazywają Plejady. Także też na naszych mapach te Plejady są zaznaczone. O tych Plejadach też powiem troszkę później. Także tak możemy... Stąd jest ważne, gdzie jest gwiazdozbiór Perseusza. Po prostu tak widzimy, że niektóre roje meteorowe na przykład wydają się z tych gwiazdozbiorów wylatywać. Obok gwiazdozbioru Perseusza, idąc dalej, jakby po prawej stronie, mamy gwiazdozbiór o nazwie Andromeda. No i tutaj oczywiście takim najbardziej znanym obiektem w gwiazdozbiorze Andromedy jest oczywiście galaktyka obserwowana w Andromedzie o nazwie M31. Bardzo, bardzo dobry obiekt lornetkowy, teleskopowy, bardzo fajny obiekt, jeśli chodzi o wykonywanie zdjęć. A tą galaktykę w Andromedzie znajdziemy tak jakby idąc po takiej linii jasnych gwiazd. Zobaczcie, mamy tutaj Almach, Mirfach i od gwiazdy Mirfach, czyli tak jakby od drugiej gwiazdy idąc od lewej strony do góry,
Jeszcze mam taką gwiazdę Mu, gwiazdę Nu i tam gdzieś w okolicy będzie galaktyka w Andromedzie oznaczona jako M31. Możemy ją obserwować w taki sposób. Akurat czas na wykonywanie zdjęć to jest w zasadzie wrzesień, październik, kiedy jest jeszcze w miarę ciepło na dworze i możemy gdzieś tam ją obserwować, porobić jej zdjęcia i tak tutaj widzimy. Tutaj oczywiście w okolicy widzimy jeszcze inne takie dwie mniejsze, znaczy mniejsze, na zdjęciu są trochę mniejsze, widzimy dwie inne galaktyki. Natomiast ta główna to jest właśnie M31, czyli galaktyka w Andromedzie. Idąc jeszcze dalej od Andromedy, napotkamy na taki kwadrat ułożony przez gwiazdy. Jest to wielki kwadrat Pegaza i wielki kwadrat Pegaza jest również asteryzmem. Ups, coś przeskoczyło. Właśnie znajdziemy wzorzec Pegaza, charakterystyczny kwadrat, wielki kwadrat Pegaza i z jednego brzegu tego gwiazdozbiora, gdzieś w pobliżu gwiazdy Enif, też znajduje się taka gromada kulista, bardzo ładna, oznaczona jako M15. Także też możemy ją sobie na naszych mapach gdzieś tam zaznaczyć, że gdzieś w okolicy po prawej stronie, gdzieś przy gwieździe Enif, znajdziemy M15. No i widzę, że już czas powoli dobiega końca, więc jeszcze na koniec będą, żeby zamknąć cały rok, będą drogowskazy nieba zimowego. W szczególności będą to dwa. Jeden to będzie trójkąt zimowy, a drugi to sześciokąt zimowy. I no, zdecydowanie królem zimowego nieba jest Orion, jest gwiazdozbiór Oriona. W planetarium we Fromborku dawno, dawno temu usłyszałem takie ładne porównanie, że gwiazdozbiór Oriona przypomina muszkę, więc też ją tutaj umieściłem na slajdzie. Także widzimy tutaj takie trzy charakterystyczne gwiazdy w środku, a Almitak, Anilam i Mintaka. Jest to tak zwany pas Oriona. Na dole mamy Saif i Rigiel, a na górze Betelgeza i Bellatrix. No i jeszcze tam na szczycie jest taka gwiazda Mace'a. I te gwiazdy wydają się tworzyć taką muszkę. Natomiast pod pasem Oriona to pojaśnienie to jest po prostu wielka mgławica w Orionie, która też jest naprawdę bardzo pięknym obiektem, jeśli chodzi o fotografowanie. To jest też miejsce, gdzie po prostu celujemy aparaty fotograficzne, ustawiamy na dłuższy czas naświetlania, doklejamy jakieś prowadzenie, żeby obraz nie był rozmyty i po prostu wychodzą naprawdę piękne zdjęcia tej mgławicy. No nie tylko tam jeszcze jest w innym miejscu. I zwróćcie uwagę, że tak jak wielki wóz był drogowskazem do naprawdę bardzo wielu różnych innych gwiazd na niebie, to teraz na niebie zimowym tym drogowskazem będzie Orion. I jeżeli wcześniej dotarliście do Castora w gwiazdozbiorze Bliźniąt oraz do Kapeli w gwiazdozbiorze Woźnicy, teraz zobaczcie, że możemy również do tych gwiazd dotrzeć z gwiazdozbioru Oriona. No, w szczególności taka najbardziej charakterystyczna linia to akurat będzie linia, która zawiera pas Oriona i przedłużenie do góry pokazuje nam taką jasną gwiazdę w gwiazdozbiorze Byka, jest to Aldebaran, a dalej pokazuje nam Plejady. Także tak możemy to sobie narysować na naszych mapach nieba, czyli od pasa Oriona idąc do góry rysujemy, będziemy mieć Aldebarana oraz Plejady. Natomiast kiedy pójdziemy sobie do dołu, no, do dołu oczywiście w tym ustawieniu mapy nieba, to będziemy mieli najjaśniejszą gwiazdę na naszym nocnym niebie. Będzie to Syriusz, który należy do gwiazdozbioru Wielkiego Psa. Także proszę Was teraz o narysowanie
o narysowanie linii w taki sposób, która łączy pas Oriona. OK. Zostawisz ten widok na troszkę. Pytanie do moderatora, czy są jakieś pytania, czy coś już tam się pojawiło? Pewnie jest dużo pytań. Tak, pytania się pojawiły. Może nie jest dużo więcej, ludzie w tej chwili rysują, nie mają czasu, żeby coś pisać. Natomiast... Mam minut, rozumiem, tak? Więc zaczynamy. Jest pytanie, co to za program bądź strona, z której pokazujesz biało-szare te gwiazdozbiory? To było na początku. Biało-szare gwiazdozbiory, to jest mapa nieba po prostu, która jest umieszczona na takiej darmowej licencji, po prostu to Wikipedia, tylko że angielska wersja. Aha, dobrze, dobrze. I tu też ktoś pytał, czy w wersji polskiej te zamieściłeś dwa linki do mapy nieba w wersji angielskiej, a czy w wersji polskiej również są? Zamieściłem, tylko to ja może co, widzę sobie. Bo ja właśnie wysyłałem na to spotkanie na samym początku link w wersji polskiej, dlatego się dziwiłem, że tutaj jakby nie podpięliście tego. Ja już tutaj ustawiam na trakcie spotkania. Tam powinien być taki link do dysku Google'a. Okej. Wszystko tak teraz jest widoczne. Tutaj faktycznie jest link do dysku Google'a. I tam właśnie, bo ja ten link wysyłałem jakby wcześniej, kiedy zgłaszałem tą prezentację, więc no, gdzieś tam się nie wyszło. Dobrze, to co, mała taka przerwa, mam nadzieję, że moją prezentację widać cały czas. Tak, Sławeczko, tego zostały nam niestety 3 minuty w tej chwili, a jesteśmy ograniczeni czasowo i... I mamy 3 minuty, dobrze, to bardzo dużo czasu. To super, to jedziemy dalej, zapraszam. Okej, to zbliżamy już właśnie do końca, bo akurat mówimy o Orionie, czyli o gwiazdozbiorze nieba zimowego i w okolicy na pewno te linie, które narysowaliśmy, to znaleźliśmy Aldebarana i Plejady i tutaj w gwiazdozbiorze Byka też możemy obserwować oczywiście zakrycia Aldebarana przez Księżyc, widzimy, że jest też bardzo blisko ekliptyki. No i Plejady jako siedem sióstr, czasami tak na nie mówimy, to widzimy, że bardzo jest tutaj związane z taką marką samochodu Subaru, bo japońska nazwa Plejad to właśnie Subaru, także mamy na pewno na drogach takie, można powiedzieć, jeżdżące Plejady, jeżdżący układ gwiazd, który wziął się oczywiście z naszego nieba. Wielki pies i mały pies. W Wielkim się oczywiście mamy najjaśniejszą gwiazdę na nocnym niebie, no bo na dziennym wiemy, że jest to Słońce, natomiast na nocnym będzie to Syriusz. I przechodzę do ostatnich dwóch asteryzmów. Jest to trójkąt zimowy i sześciokąt zimowy. I to jest ostatnie zadanie dla Was. Czyli zaznaczcie sobie takich sześć gwiazd. Syriusz, Rigiel, Aldebaran, Capella, Pollux i Procyon. To będzie sześciokąt zimowy, albo Procyon, Syriusz i Betelgeza, to będzie trójkąt zimowy. Także te dwa asteryzmy będą na zakończenie dzisiejszej mojej prezentacji, więc mam nadzieję, że wasza mapa nieba wygląda dokładnie w taki sposób jak moja, teraz taka bardzo kolorowa. Też wam tutaj mogę moją mapkę nieba pokazać. Mam nadzieję, że wasza mapa nieba jest dokładnie taka sama, więc jeśli możecie, to przyślijcie tutaj do organizatorów World Space Week Wrocław wasze zdjęcia z waszymi mapami nieba. Być może wybierzemy jakieś 3 najfajniejsze i jakieś tam podobne nagrody organizatorzy obiecali. Ja nic nie wiem. Także czekamy tutaj na was. Mam nadzieję, że właśnie taką piękną, kolorową mapę nieba macie, że te wszystkie drogowskazy już znacie i teraz jesteśmy dobrze przygotowani do tego, żeby obserwować nasze nocne niebo z tą naszą kolorową mapą nieba. Pięknie dziękuję za uwagę.